Dzień dobry Państwu. Przed Państwem zespół, który przygotowywał porozumienie nazywane Paktem Senackim. Spotykamy się dzisiaj, gdyż znane są nazwiska kandydatów wszystkich partii opozycyjnych, demokratycznych partii opozycyjnych, którzy wystartują 15 października w wyborach do Senatu. Wybory do Senatu są większościowe, czyli z każdego okręgu do Senatu wejdzie tylko jeden kandydat. Z tego powodu porozumienie, które zostało zawarte przed wyborami, polega na tym, że partie opozycyjne w każdym okręgu reprezentuje tylko jeden kandydat. Ci kandydaci teraz są już znani. Nasz zespół przygotował oświadczenie, do którego załącznikiem jest lista, aktualna lista kandydatów wspieranych przez Pakt Senacki. Jej prezentacja ma teraz wyjątkowe znaczenie, dlatego że, jak już teraz wiadomo, jest bardzo dużo kandydatów, którzy mają albo bardzo mylące nazwy komitetów, albo wręcz podobnie brzmiące, czy tak samo nazwiska jak kandydaci Paktu. Dlatego bardzo gorąco apelujemy do sympatyków, wszystkich sympatyków partii opozycyjnych, o to, aby skupili swoje głosy na kandydatach Paktu. Głosowanie na innych kandydatów, świadomie lub nie, zwiększa szanse na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Marcina Kierwińskiego w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, gdy kilka miesięcy temu spotykaliśmy się, aby podpisać Pakt Senacki, mówiliśmy bardzo jasno, że dziś wszystkie siły demokratyczne są po stronie Paktu Senackiego, a wszyscy, którzy są po drugiej stronie, de facto wspierają kandydatów PiS-u. Widzimy bardzo mocno, że w wielu okręgach PiS zastosował znaną dla siebie sztuczkę zgłoszenia kandydatów o podobnych nazwiskach, o podobnej nazwie komitetu, tylko po to, aby dezinformować, tylko po to, aby zmniejszać szanse kandydatów Paktu Senackiego, a zwiększać szanse kandydatów PiS-u. Dziś apelujemy do wszystkich wyborców opozycji. Bądźcie bardzo uważni, nie dajcie się oszukać kandydatom tak zwanym niezależnym. Wielu z tych kandydatów to są kandydaci wprost współpracujący z PiS-em. Dziś cały czas obowiązująca jest ta doktryna, albo w ramach wyborów senackich oczywiście, albo głosuje się na kandydatów opozycji demokratycznej, na kandydatów Paktu Senackiego, albo na ludzi, którzy po cichu bądź wprost popierają PiS. Prosimy wszystkich wyborców, uważajcie na to, bądźcie czujni. Wybory senackie są bardzo, bardzo ważne. Senat demokratyczny był ostoją wolności w tej kadencji Sejmu. Wiele razy to w Senacie powstawały ważne inicjatywy, ważne dla tej demokratycznej części opozycji. Chcemy, żeby tak pozostało, dlatego chcemy, aby Pakt Senacki w sposób zdecydowany wygrał wybory senackie. I dlatego bardzo mocno apelujemy. Wspierajcie tylko i wyłącznie tych kandydatów, którzy sygnowani są logiem Paktu Senackiego. To ci kandydaci dają gwarancję tego, że w przyszłej kadencji Senatu ten Senat nadal będzie ostoją demokracji, normalności, że będzie tą oazą wolności. Bardzo prosimy, pamiętajcie, albo Pakt Senacki, albo, my zachęcamy oczywiście do kandydatów Paktu Senackiego, ale wybór jest prosty. Kandydaci Paktu Senackiego albo kandydaci, którzy wprost bądź nie wprost, po cichu wspierają PiS. Dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Dariusza Wieczorka w imieniu Nowej Lewicy. Przesuniemy się troszkę. Może się pozamieniajmy ten. Tak, pozamieniajmy. Tak się zamienimy. Tak, to lepiej, żebyś w środku, a chociaż teraz koledzy. Szanowni Państwo, wniosek jest bardzo prosty. Kto nie idzie z nami, maszeruje przeciwko Zjednoczonej Demokratycznej Opozycji. Rzeczywiście zespół Paktu Senackiego będzie się spotykał, bo będziemy chcieli również koordynować działania naszych kandydatek i kandydatów, którzy będą startowali z logiem Paktu Senackiego w poszczególnych okręgach. Dlatego od razu sygnalizuję jedną rzecz.
Wszyscy, którzy będą chcieli ukraść nasze logo, będą od razu pozywani do sądu. My mamy podpisane umowę na wyłączność, jeżeli chodzi o używanie logo i nazwy Pakt Senacki, w związku z czym każdy, który będzie chciał to wykorzystywać, będzie od razu z tego rozliczany i sprawa będzie kierowana do sądu. Po drugie, będziemy rekomendowali również poszczególnym sygnatariuszom paktu i partiom, które ten pakt podpisały, ażeby w poszczególnych regionach, w poszczególnych województwach odbyły się właśnie takie konferencje czy konwencje, na których będziemy przedstawiali i pokazywali kandydatów Paktu Senackiego, którzy w tych okręgach senackich będą startowali. Będziemy namawiali kandydatów do tego, ażeby wykazywali w tej kampanii bardzo wielką aktywność i aby przede wszystkim używali logo Pakt Senacki. Bo dzisiaj to logo Pakt Senacki jest kluczowe, jeżeli chodzi o wygranie wyborów, większościowych wyborów do Senatu. Będziemy, to o czym Marcin mówił, będziemy na pewno wszystkim Państwu przekazywali informację, że kandydat, który nie ma loga Paktu Senackiego, nie jest kandydatem Zjednoczonej Demokratycznej Opozycji, tylko jest kandydatem, który chce rozbijać tą Zjednoczoną Demokratyczną Opozycję i chce pomagać de facto PiS-owi. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Tylko kandydaci, którzy będą mieli na swoich materiałach logo Paktu Senackiego, są kandydatami Zjednoczonej Demokratycznej Opozycji. Pan Piotr Zgorzelski w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, to druga edycja Paktu Senackiego. Efektem pierwszej edycji jest dotychczasowa większość senacka pod wodzą marszałka Tomasza Grodzkiego. To właśnie w Senacie mogła odbywać się rzetelna i otwarta debata. To w Senacie mogły funkcjonować demokratyczne procedury. To Senat ogłaszał wysłuchania publiczne. To w Senacie demokratyczne partie mogły przeprowadzać dobre dla Polski projekty ustaw. Dlatego tak ważne jest, aby ta druga edycja zakończyła się tak samo sukcesem jak pierwsza. My, współtwórcy pracujący nad pełną listą do Paktu Senackiego, jesteśmy przekonani, że wybór dla obywateli będzie bardzo dobry, dlatego że kandydaci naprawdę spełniają najwyższe standardy. Kandydaci gwarantują także to, że po wyborach 15 października nadal będą kontynuowali w Senacie tę dobrą tradycję, która miała miejsce w tej kadencji. Zachęcamy wszystkich obywateli, wszystkich wyborców do tego, aby głosowali na kandydatów pochodzących, wywodzących się z partii demokratycznych, a oznaczonych logiem Paktu Senackiego. Tak jak mówili moi przedmówcy, zdarzają się przypadki, gdzie nasi przeciwnicy, widząc wartość i wagę kandydata, stosują nie fair metody. A to proponują kandydata o tym samym nazwisku, a to proponują kandydatów o zbliżonej nazwie komitetu wyborczego. Nie dajmy się po prostu, szanowni państwo, im nabrać. Albo kandydaci Paktu Senackiego, którzy są i wywodzą się z partii demokratycznych, oni, tak jak powiedziałem, są gwarantem tego, że w Senacie będzie mogła dalej rozwijać się ta demokratyczna przestrzeń, albo Senat zostanie oddany w ręce PiS-u, gdzie będzie powielane te wszystkie złe sposoby działania parlamentu, jakie mamy od 8 lat. Pakt Senacki jest gwarancją demokracji w Polsce. Pan Michał Kobosko w imieniu Polski 2050, Szymona Hołowni. Tu trzeba podkreślić Szymona Hołowni. Bardzo dziękuję, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, ja tak jak koledzy chcę podkreślić znaczenie Paktu Senackiego. To duże osiągnięcie czterech partii opozycji demokratycznej, że pakt został zawarty po raz drugi w składzie poszerzonym, bo Polska 2050 Szymona Hołowni pierwszy raz uczestniczyła w tych rozmowach i uczestniczy w tych ustaleniach. To bardzo ważny sygnał dla naszych wyborców, wyborców opozycji demokratycznej, że tam, gdzie warunki w sposób oczywisty to nakazują i jest to jednoznaczne, jeśli chodzi o ordynację wyborczą w wyborach do Senatu, idziemy razem, zawarliśmy pakt i ten pakt obowiązuje wszystkie cztery strony. Nie można powiedzieć, że nie dziwi nas, bo znamy praktykę funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, że są wykorzystywane różnego rodzaju metody, triki, obejścia,
takie, które mają służyć temu, żeby wprowadzić naszych wyborców w błąd. Tak jak koledzy przed chwilą mówili, jest tylko jeden pakt senacki, nie ma innych paktów, bo pojawiają się w niektórych okręgach także takie sytuacje, kiedy wykorzystywane jest słowo pakt, żeby w pewien sposób dodatkowo zaciemnić sytuację. Jest tylko jeden znaczek, jeden pakt senacki. Wszystkie inne działania podejmowane przez inne siły polityczne, inicjatywy takie jak dotyczące Senatu, jak bezpartyjnych samorządowców, Konfederacji, ale też kandydatów i komitetów lokalnych, nie mamy z nimi nic wspólnego. Odbieramy te wszystkie działania jako próbę osłabiania i rozbijania paktu senackiego i próbę zwiększania siły po stronie obozu Prawa i Sprawiedliwości. W naszym przypadku sytuacja jest bardzo konkretna i dlatego chcę się do niej odnieść. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że jest tylko jedno ugrupowanie polityczne, które jest związane z Szymonem Hołownią, z inicjatywą jego, naszą, z naszymi wartościami, zasadami funkcjonowania. I jest to Polska 2050 Szymona Hołowni, strona, część paktu senackiego. Wszelkie inne ugrupowania, które z wszelkimi innymi ugrupowaniami, które mogą nosić podobne nazwy, czy wykorzystywać także w działaniach dotyczących wyborów do Senatu, nazwy zbliżone do naszej, nie mamy nic wspólnego, nie wiemy, jakie wartości reprezentują. I jeszcze raz powtórzę, te wszystkie strony, które nie są częścią paktu senackiego, nie są częścią opozycji demokratycznej i musimy je traktować jako konkurentów, nie tylko konkurentów politycznych, ale konkurentów, jeśli chodzi o podstawowe wartości i o kierunki, w jakich powinna zmierzać Polska w najbliższych latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał treść naszego oświadczenia oraz listę kandydatów, to mam tutaj parę egzemplarzy. Ja mam pytania są. Tak, odwołanie kandydata w stalowej woli zostało uwzględnione, czyli pan Paweł Bartoszek startuje w 54, ale to wciąż daje wam listę 98, zdaje się, oficjalnie zgłoszonych kandydatów. Dlaczego nie 100? Co się stało? Cieszymy się, że Państwowa Komisja Wyborcza odniosła się pozytywnie do odwołania naszego Komitetu Wyborczego. Istotnie pan Paweł Bartoszek może czuć się kandydatem Paktu Senackiego w bardzo trudnym okręgu 54 w Stalowej Woli. Zapewniamy panią redaktor, że lista kandydatów w Pakcie Senackim wynosi równo 100. Nie wynosi, panie marszałku, bo nie ma kandydata lewicy. Już tak, ja czuję, szanowni państwo, spokojnie czekałem, czuję podtekst tego pytania, więc czekaliśmy, zresztą spotykając się w gronie zespołu, dyskutowaliśmy o tym, że to pytanie padnie, więc uspokajam państwa. Będziemy po decyzji PKW odwoływać się do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy 17, już w tej chwili 17 podpisów, w związku z czym liczymy na to, że rzeczywiście to odwołanie zostanie uznane, więc piłka jest w grze, natomiast rzeczywiście zdarzają się tego typu błędy i tak się stało w tym przypadku, ale liczę, że bardzo dobrze się to skończy. Po naszych doświadczeniach z ubiegłych kampanii wiemy, że takie odwołania też nieraz są skuteczne. Czy macie Państwo podejrzenie, że to te błędy wynikają także z Centralnego Rejestru Wyborców? Bo PKW zweryfikowała podpisy i z 60, których brakowało, zostało jak mówi 17. Czy tutaj może być to związane z kwestią przeniesienia rejestru wyborców z gmin do tego centralnego rejestru? Może tak być. Będziemy oczywiście jeszcze to analizowali, bo przecież my już tymi podpisami nie dysponujemy, bo przekazaliśmy je do Okręgowej Komisji Wyborczej. Natomiast może być też sytuacja taka, kandydat nie mający w tym względzie doświadczenia, może też być sytuacja taka, że uzyskał te podpisy od osób, które być może chciały właśnie, żeby one nie do końca były ważne. No tego w tej chwili nie zweryfikujemy, tego nie wiemy. Stało się, jak się stało, ale ten element dotyczący akurat właśnie tych adresów też jest bardzo istotny przy liczeniu tych głosów i widzimy, że to co chwila się zmienia, no bo najpierw było 60, teraz jest 17. Zobaczymy, co będzie, jeżeli chodzi o decyzję sądu. Jeśli liczycie na 65 mandatów, czy teraz po tych wszystkich nieprzewidzianych okolicznościach otrzymujecie coś?
Absolutnie tak. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, jakie było założenie, jeżeli chodzi o Pakt Senacki. Myśmy wyselekcjonowali po naszych pracach 65 okręgów, w których potencjalnie kandydat paktu czy kandydatka paktu senackiego ma możliwość wygrania. Te dwa okręgi sporne, o których mowa, one są okręgami w ramach tych 35, które są okręgami bardzo trudnymi. Natomiast oczywiście założyliśmy, że w każdym okręgu walczymy, bo Pakt Senacki nie może tutaj oddać żadnego okręgu za darmo i mam nadzieję, że nie odda. Redaktorze, tu się nic nie zmieniło, jeśli można. Tu się nic nie zmieniło. Te 65 okręgów wyborczych, o których mówiliśmy, które w sposób specjalny oznaczyliśmy, to są okręgi, które z badań dają po prostu opozycji większe szanse. Panie redaktorze, nie ma takich sytuacji, że jest właśnie, to miało być kolejne moje zdanie, nie ma takiej sytuacji, że jest dwóch kandydatów opozycji. My mówimy bardzo jasno, dziś kandydaci demokratycznej opozycji to są kandydaci startujący w ramach Paktu Senackiego. Inni kandydaci, którzy dziś mówią, my też reprezentujemy partie opozycyjne, mówią nieprawdę, mówią zupełnie wprost. Jeżeli ktoś szuka w wyborach senackich kandydatów zgłoszonych przez partie opozycji demokratycznej, to każdy z tych kandydatów ma to logo Paktu Senackiego. Inni kandydaci nie mają poparcia partii opozycji demokratycznej. Ja wczoraj się w orędzie premiera chciałam zapytać. Mogę jeszcze to dokończyć? Ale panie pośle, ale nie jest tak, że wyborca w lokalu wyborczym, głosując na wyborach do Senatu, wszędzie będzie widział Pakt Senacki. To znaczy rejestrowaliście tych kandydatów z różnych komitetów. Czy to nie był błąd, że nie zarejestrowano wszystkich kandydatów do Senatu z komitetu Paktu Senackiego? Ta nazwa przy wielu nazwiskach się nie pojawi. Pojawi się kandydat Platformy, Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi, natomiast nie Paktu Senackiego. Czy dziś nie uważacie, że to był błąd? Wystąpiliśmy, ja tylko krótko, bo żeśmy to przygotowywali. Wystąpiliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej dawno temu, parę miesięcy temu, z zapytaniem, czy możemy utworzyć na szczeblu Senatu koalicyjny komitet wyborczy pod nazwą Pakt Senacki, a startować w wyborach do Sejmu jako komitety partyjne. Odpowiedź ze strony PKW była jednoznaczna, to są te same wybory, w związku z czym na szczeblu senackim i na szczeblu sejmowym muszą być te same komitety, a więc nie było takiego. Panie redaktorze, ja bym radził panu, panie redaktorze, mieć więcej wiary w inteligencję wyborców. W poprzednich wyborach było zupełnie tak samo. Też jeszcze tak bardzo Pakt Senacki nie był rozreklamowany pozytywnie jak teraz i wyborcy nie mieli wyboru i dali większość partiom demokratycznym. Panie redaktorze, wszystko będzie zależało oczywiście, stąd też nasz apel i nasza konferencja dzisiejsza. Wszystko będzie zależało od jakości kampanii i kampanii naszych kandydatów i wierzymy, że to będzie dobra kampania i też determinacji wszystkich sygnatariuszy paktu, a to jak pan wie, ta determinacja jest bardzo duża, żeby przekonać wyborców, żeby uświadomić wyborców, że ten konkretny kandydat ma logo Paktu Senackiego. Nie popełniliśmy błędu, bo każda z partii, która tworzy Pakt Senacki, wskazuje konkretnych kandydatów. Przy każdym z tych kandydatów będzie konkretna informacja, jaki komitet go zgłasza. Informacja o tym, że dana partia z czterech, które tutaj stoją i Ruch Samorządowy Tak dla Polski, tworzą Pakt Senacki, jest powszechnie znana. A czy nie trzeba było, żeby być może tak, żeby więcej tych podpisów zebrać, żeby teraz o tych kilkanaście nie rozstrzygała się kandydatura? Oczywiście, że trzeba było, ale stało się jak się stało. Pan redaktor ma absolutną rację i to jest bardzo prosty wniosek. Obiecuję, że za 4 lata już zbierzemy więcej podpisów. Ale... Widzę deklarację, że już za 4 lata znowu będzie Pakt Senacki. Dziękujemy. Pytanie panowie jeszcze o... Dużo więcej podpisów zebrało 99 kandydatów. Czy w tej temacie coś się dzieje z Panie redaktorze, jak pan widzi, współpraca na opozycji jest bardzo, bardzo aktywna. Jesteśmy ze sobą w kontakcie. Przecież mówimy to bardzo jasno, że 15 października chcemy zmienić sytuację w Polsce, odsunąć złe rządy Kaczyńskiego i zrobi to cała demokratyczna opozycja. Tylko, panie redaktorze, trzy partie demokratyczne gwarantują to, że po 15 października będzie można... Cztery partie, a trzy bloki. Trzy komitety wyborcze. Przepraszam, Szymon, widzisz, dbamy tutaj o interesy. Trzy komitety wyborcze są gwarantem tego, że po 15 października w Polsce będzie Polska demokratyczna. A jakie są okręgi, gdzie nazwiska są takie podobne, że ktoś startuje z podobnym nazwiskiem?
kandydata paktu. Gajda, no, jest na przykład dwóch kandydatów o nazwisku Gajda w województwie łódzkim. Mógłbym pana marszałka zapytać o sondaż Ipsos dla TOG FM. To może już indywidualnie, jeżeli dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.